Witajcie! Dziś zapraszam Was na obiecany materiał specjalny z budowy węzła w Mistrzejowicach. Za nami oddanie północnej obwodnicy oraz zamiejskiego odcinka S7 Widoma. Przed nami długo wyczekiwane oddanie i budowa miejskiego odcinka S7, w tym kluczowego fragmentu tej inwestycji węzła Mistrzejowice. Ten ostatni etap budowy S7 dzieli nas od domknięcia krakowskiej obwodnicy wokół całego miasta. Zanim to jednak nastąpi, miejski odcinek S7 zostanie najpierw oddany na odcinku Huta – węzeł Grębałów, a następnie odcinek węzeł Grębałów – węzeł Mistrzejowice. Dzisiejszy odcinek filmu w całości poświęciłem powstającemu w Mistrzejowicach dużemu węzłowi drogowemu. Możemy być dumni jako krakowianie, bo właśnie u nas powstaje najdłuższa w Polsce estakada budowana metodą nasuwania podłużnego. Dzięki uprzejmości firmy Gulermak, która przychylnie odniosła się do mojej prośby zrealizowania materiału o budowie tej estakady, dziś mogę Was zaprosić na ten film. Szczególne podziękowania kieruję dla Pawła, kierownika budowy, który cierpliwie tłumaczył mi techniczne aspekty i zawiłości tej inwestycji. Dzięki temu mogę podzielić się tymi szczegółami z Wami. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc przy realizacji tego filmu. Budowa estakady przy węźle Mistrzejowice w Krakowie stanowi jeden z ważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce, charakteryzujący się zastosowaniem zaawansowanych technologii i skomplikowanymi wyzwaniami inżynieryjnymi. Estakada o długości ponad 1200 metrów w najdłuższej części i wysokości od 12 metrów, miejscami dochodzącej do 20 metrów przy torach kolejowych, powstaje w technologii nasuwania podłużnego, co czyni ją najdłuższą konstrukcją tego typu w Polsce. Zanim przejdę do dalszych szczegółów, bardzo jestem ciekaw, jak Wy, widzowie, wyobrażacie sobie budowę tej estakady. Osobiście jestem laikiem, jeśli chodzi o wiedzę w tym zakresie i zanim przystąpiłem do realizacji tego materiału, wyobrażałem sobie, że estakada powstaje poprzez dokładanie kolejnych segmentów do już istniejących. Tymczasem, jak to w życiu bywa, rzeczywistość przerosła wszelkie moje wyobrażenia. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak to było u Was. Nie będę przed Wami udawał, że się na tym znam, postaram się natomiast przekazać zdobyte informacje oraz opowiedzieć w przystępny sposób o całym procesie. Fachowcy i znawcy tematu będą musieli mi wybaczyć techniczne uproszczenia. Na tym filmie powoli rozbierzemy etapy tej budowy i je omówimy. Estakada budowana jest metodą nasuwania podłużnego. Na czym to polega? W uproszczeniu, estakada jest budowana z pojedynczych segmentów betonowych, które powstają na specjalnym stanowisku na miejscu budowy. Po wykonaniu i utwardzeniu segmentu jest on przesuwany do przodu za pomocą specjalnych siłowników hydraulicznych podnosząco-kroczących na wcześniej przygotowane podpory. Każdy kolejny segment jest dobudowywany za poprzednim i następnie przesuwany do przodu z całą estakadą, aż do osiągnięcia docelowego miejsca. Aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji podczas przesuwania, stosuje się specjalny stalowy element zwany awanbekiem, czyli dziób montażowy, który podpiera wysuwane segmenty na kolejnych betonowych podporach i chroni je przed złamaniem. Jest to specjalna stalowa konstrukcja o długości 30 metrów i masie około 100 ton, która znajduje się na pierwszym segmencie estakady. Każdy poniedziałek przygotowany w ciągu tygodnia segment estakady na stanowisku wytwórni przy ulicy Łowińskiego jest przesuwany wraz z całością już zbudowanej estakady. Aby trochę lepiej to Wam zobrazować, wyobraźcie sobie, że ten długi, nazwijmy to ciąg wszystkich zainstalowanych już segmentów estakady o masie od 500 do 700 ton przesuwa się w czasie tego procesu z prędkością do 8 metrów na godzinę. Całość estakady w kierunku Rzeszów-Warszawa będzie składała się z około 40 takich segmentów. 41 będzie miała nitka po zewnętrznej stronie łuku. Zatem w końcowej fazie budowy będzie przesuwane około 24 tysiące ton estakady równocześnie. To zdecydowanie robi wrażenie. Każdy nowy element estakady jest dokładany na jej końcu i w ciągu około 4 do 5 godzin przesuwany wraz z całością. Jest to trudny i powolny proces.
Później w dalszej części będziecie mogli go prześledzić na 3 przyspieszonych filmach, które zrealizowałem dla Was metodą poklatkową. Popatrzmy teraz na stanowisko wytwórni segmentów. Są 2 takie stanowiska dla obu nitek estakady. Każdy segment formowany jest w szalunku, zbrojony stalą o wysokiej wytrzymałości, a następnie betonowany w 2 etapach. Po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości na ściskanie, co trwa około 2 dni, segment poddawany jest sprężeniu podłużnemu w procesie nazywanym post-tension. Jest to ważny etap procesu. Polega on na wprowadzeniu do betonowego elementu konstrukcyjnego sił ściskających, które przeciwdziałają powstawaniu naprężeń rozciągających. W praktyce odbywa się to poprzez zastosowanie stalowych strun lub kabli, które są mocno naprężone. Po utwardzeniu betonu cięgna te są zakotwione, przenosząc siły ściskające na beton. Dzięki temu beton staje się bardziej odporny na ugięcia i może przenosić większe obciążenia. W trakcie nasuwania estakady w miejsce wysuniętego już segmentu w kilka godzin jest wsuwana, przygotowana na sąsiednim stanowisku stalowa konstrukcja zbrojenia do produkcji i betonowania kolejnego segmentu. Proces ten jest maksymalnie zoptymalizowany. Mamy już wyjaśniony mniej więcej proces budowy estakady. Spójrzmy teraz, jak wygląda proces nasuwania. Następne ujęcia zostały wykonane ze zdjęć robionych w około 3 do 5 sekundowych odstępach czasu. Przyspieszone filmy realizowane są techniką poklatkową. Znajdujemy się nieopodal stanowiska wytwórni segmentów. Zwróćcie teraz uwagę na przesuwające się w przyspieszonym na filmie tempie elementy estakady. Na tym ujęciu możecie zaobserwować, jak ten proces jest realizowany. Odpowiada za niego zespół siłowników hydraulicznych podnosząco-kroczących, instalowanych na betonowych podporach. Prześledzimy działanie jednego z siłowników hydraulicznych na powiększonym fragmencie filmu. Siłowniki te montowane są na podporach trakcyjnych. Dodatkowym elementem, który znajduje się na takiej podporze, jest hamulec, który trzyma konstrukcję w momencie przekotwiania siłowników. Każdy siłownik ma skok 30 cm. Kroki realizowane są w cyklu: podniesienie, wysunięcie, opuszczenie, oparcie na hamulcu. Kolejne ujęcie zrealizowane jest z drona. Kiedy przyjrzycie się dokładniej, betonowe filary konstrukcji nośnej sprawiają wrażenie, że ulegają wyraźnym odchyłom od pionu. Jest to złudzenie. Dron na silnym wietrze odrobinę zmieniał pozycję, a film jest stabilizowany cyfrowo. Zwróćcie uwagę na osobę, która laserowymi miernikami kontroluje odchyły filarów, a te w rzeczywistości wynoszą dosłownie milimetry. Ostatnią sekwencję zrealizowałem z perspektywy Ziemi, aparatem zamontowanym na statywie. Zdjęcia wykonane były co około 5 sekund. Na tym ujęciu możemy zaobserwować, jak avantbeck, czyli dziób montażowy, opiera wysuwany segment na kolejnym filarze konstrukcji nośnej, zapobiegając tym samym powstawaniu niepożądanych naprężeń i uszkodzeniom. Ta sekwencja rejestrowana była przez około godzinę. W trakcie procesu nasuwania przy każdej podporze czuwa osoba odpowiedzialna za kontrolę i obsługę tego procesu. W tym momencie widać na filmie, jak z konstrukcji wysuwa się i wypada specjalna podkładka minimalizująca tarcie. Jest to elastomerowa płyta pokryta z jednej strony smarem teflonowym lub silikonowym. Strona elastomerowa jest wciągana przez poruszający się segment. Natomiast druga strona teflonowa tej podkładki poprawia poślizg i ułatwia przesuwanie się elementu estakady. Około 50 osób równocześnie dba, aby cały proces przebiegał sprawnie. Pomyłka jednej z tych osób może zagrozić sporymi konsekwencjami i przerwaniem całego procesu. Kilka słów o avantbecku, czyli dziobie montażowym. Jest to konstrukcja stalowa, która jest doprężona do segmentu za pomocą kabli sprężających. Po dosunięciu całości estakady przed końcowym etapem będzie zdemontowana. Na dziobie avantbecku znajdują się siłowniki hydrauliczne i specjalne płozy, których zadaniem jest oparcie się na przygotowanym już łożysku ślizgowym na kolejnej podporze.
Metalowa konstrukcja awanbeku w czasie nasuwania lekko się ugina. Siłowniki mają za zadanie wesprzeć konstrukcję na podporze i ją unieść. Mam nadzieję, że na tym etapie mamy dokładnie wyjaśniony już proces budowy estakady. Podsumowując, kluczowe elementy projektu obejmują prefabrykację segmentów betonowych o masie do około 700 ton i długości od 20 do 26 metrów każdy. Następnie precyzyjne nasuwanie ich z prędkością do 8 metrów na godzinę oraz pokonanie zakrętu nad torami kolejowymi i rzeką Dłubnią. Tutaj warto podkreślić, że cała estakada stanowi łuk, który jest wycinkiem okręgu o promieniu około 900 do 1000 metrów, co stanowi unikalne wyzwanie w skali Europy. Tej informacji nie potwierdziłem, podaję tylko przybliżoną wartość tego łuku. Harmonogram zakłada zakończenie nasuwania segmentów przed końcem 2025 roku, a pełne oddanie węzła Mistrzejowice do użytku jak na razie przewidywany jest na drugą połowę 2026 roku. Z zastrzeżeniem, że daty te są orientacyjne. Budowa zależna jest od zbyt wielu często nieprzewidywalnych czynników, jak chociażby pogoda. Parametry kluczowe. Długość całkowita wszystkich segmentów na węźle Mistrzejowice to około 1300 metrów, z czego najdłuższy obecnie budowany ma około 1000 metrów, kierunek Rzeszów-Warszawa. Wysokość estakady od 12 do 20 metrów nad poziomem terenu. Liczba segmentów 81, 40 w kierunku Warszawy i 41 w kierunku Rzeszowa. Masa segmentów od około 500 do 700 ton. Prędkość nasuwania 6 do 8 metrów na godzinę. Po ukończeniu budowy węzeł Mistrzejowice będzie potężny. Na mapie tego nie zobaczycie, ale docelowo węzeł będzie posiadał 4 poziomy, wliczając wszystkie zjazdy lokalne oraz przejazdy w kierunkach Rzeszów, Warszawa, Katowice. Budowa tej estakady związana była z koniecznością pokonania paru utrudnień inżynieryjnych, które stanowią o wyjątkowości tej estakady pod względem rozwiązań technologicznych. Użyta technologia nasuwania podłużnego skraca czas budowy. Niektóre źródła podają, że nawet do 30%. Cała budowa realizowana jest na miejscu, co z kolei pozwala ograniczyć ingerencję w okoliczną infrastrukturę oraz bezinwazyjnie pokonać przeszkody typu rzeki. Łuk estakady o promieniu około 1000 metrów również czyni tę estakadę wyjątkową w skali Europy. Estakada w Mistrzejowicach stanowi przykład synergii zaawansowanych technologii i innowacyjnego zarządzania ryzykiem w inżynierii lądowej. Oczekuje się, że po oddaniu do użytku w 2026 roku obwodnica oraz estakada zmniejszą natężenie ruchu w centrum Krakowa o 22%, jednocześnie stanowiąc wzorcowy przykład zrównoważonej infrastruktury drogowej. Prześledźmy teraz poszczególne etapy tej budowy. Przygotowanie terenu odbyło się w latach 2023 do 2024. Było to przełożenie sieci infrastrukturalnych, wodociągi, gaz, energia oraz budowa tymczasowych dróg dojazdowych. Prefabrykacja segmentów trwa od września 2024 roku. Produkcja stanowi 3 do 4 segmentów miesięcznie dla każdej z jezdni. Nasuwanie rozpoczęło się od września 2024 roku, potrwa do końca 2025 roku. Dotychczas wysunięto 20 segmentów w kierunku Warszawy i 21 w kierunku Rzeszowa, stan na marzec 2025 roku. Integracja z węzłem Mistrzejowice nastąpi w przełomie 2025 i 2026 roku. Montaż nawierzchni, barier energochłonnych i systemu odwodnienia. Z końcem 2025 roku uruchomiony zostanie 2-kilometrowy odcinek między węzłem Grębałów i Nową Hutą. W drugiej połowie 2026 nastąpi pełne oddanie węzła Mistrzejowice, domykającego czwartą obwodnicę Krakowa. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo się cieszę, że udało mi się zrealizować ten materiał, choć nie ukrywam. Był on dla mnie szczególnym wyzwaniem zarówno od strony realizacji technicznej, po konieczność poruszania się w trudnym i obcym świecie skomplikowanych rozwiązań z zakresu inżynierii budowlanej.
Jak zawsze dziękuję patronom za wspieranie mojej pracy. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz odwiedzenia mojego konta Patronite. Jeśli doceniacie wysiłek włożony w realizację tego filmu, możecie postawić mi przysłowiową kawę. Następny film z tej serii chciałbym wreszcie zrealizować przy budowie tramwaju do Mistrzejowic oraz dostać się z dronem do budowanych pod ziemią tuneli. To przed nami. Do zobaczenia na kolejnym filmie. A million more down.